Dobrze, pan co robi, tań... O nie! O nie! Kolejny odcinek na bota, gdzie kolejny raz królik zostaje powalony przez bota. No przecież hit. Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Paczol i dzisiaj drugi odcinek z botów na customach. Aktualnie boty można odpalić tylko i wyłącznie na customach, ale dzisiaj na odcinku nie będziemy robić rekordów, ragów, ani nic takiego. Tylko dzisiaj będziemy robić nietypowe sytuacje z botami oraz postaramy się oddać wina botowi? Królik? Botowi. Botowi. Botu. Botu! Dobra, temu botu. Tak, botu będziemy oddawać wina. Zobaczymy, co on zrobi. Zobaczymy, co się stanie, ale pamiętajcie, żeby obejrzeć cały odcinek, ponieważ będą różne śmieszne sytuacje. I druga sprawa, subskrypcja, łapka w górę na start. Bo na sam koniec odcinka losowanie na karnety bojowe, które wam obiecałem dwa odcinki temu. Więc oglądajcie cały odcinek. Albo w sumie nie, losowanie będę co jakiś czas wam wrzucał, żebyście obejrzeli cały. Ale jestem chamem. Dobra, królik, lecimy na słonę. Więc losowanie w odcinku będzie co jakiś czas podane, dobra? Kto będzie wygrywał, kto i tak dalej. Będzie screen na ekranie i pamiętajcie, że jak już będzie screen z waszym nickiem i komentarzem, to w tym komentarzu odpiszcie mi tym samym kontem, ponieważ ja te konta zapisuję. Mam te konta zapisane, które wygrały i jest link uniwersalny, więc nie podszywajcie się, bo to nic nie daje. Okej? Okej. No to jedziemy z gierką. Królik, i co myślisz, co bot zrobi, jak mówię, oddamy wina? Mam nadzieję, że zatańczy. Też mam nadzieję, że zatańczy. Ciekawe, co zatańczy w ogóle. Pewnie jakąś ulubioną emotkę naszych widzów, Orange Justice. Dobra, mam pierwszego bota, ale oni nie mają broni. Oni sobie skaczą, ja idę zobaczyć, co zrobi, jak mu broń wyrzucę. Dobra. Dobra, jest tutaj. Wejdzie drzwiami? Siema. Siema, Moldo. Moldo. Co on robi? Na wędkę go łapie. Stary, zobacz, ten bot w ogóle nie... No. Ej, mordo, mordo. Ja się zastanawiam, na kim wzorowali grę tych botów. Chyba na... Na plecach, widzisz? Proszę mi napiszcie w komentarzach, na kim wzorowali grę tych botów. Nie piszcie, że na mnie, bo ja wiem o tym, że to na mnie jest i ja znam was totalnie, że tak napiszecie. Ja o tym wiem. Już pędzę. O, dawaj, dawaj bota tutaj do mnie. Synek. Rzut botem na odległość. Dawaj go tutaj. Halo, Moldo. Ło! Gramy w siatkówkę botem. Ten co poleciał, zoba. Masakra, a będzie tu jeszcze ktoś inny? Nie wiem. Masakra. Łap, Moldo. Ty, jak go rzuciłeś? Wow. Masz pułapkę? O jest, wrzucam. Nie. Masz, podnoś swojego przyjaciela. Łap kumpla. Do krzaku bijcie. O nie. Nie. O, mamy Moldę kolejnego. Dobra, mamy Moldę. Tylko ja, Moldo. Trzeba znaleźć jego kumpla i mu podać go. Hej, Moldo, ty kumpel. Jest Moldo. Tu na dole, jest tu na dole, ho. Łap, masz. Łap Mold. Będzie podnosił? Za nami! Co tu się dzieje? Dobra. On schody teraz rozwala. O nie, spadł na dół. Dobra, on ten nie wyjdzie w ogóle, patrz, on... On nie wyjdzie. O nie! O nie, Moldo. Jaki potężny! Jaki on potężny, uderzył mnie! O nie. Dobra, zabudowałem go, ja się uleczę. Patrz, on nie wie, co się dzieje w ogóle, zobacz! Nie, to jest na pewno jak Miki. To jest na pewno jak Miki. Dobrze, pan co robi, tań... O nie! O nie! Kolejny odcinek na bota, gdzie kolejny raz królik zostaje powalony przez bota. No przecież hit. Kolejni biegną. No, chciałem być trof, ale przerwałem jak tańczył. Ty, o, podmienił nam ten? Nie, to jest... To jest... O, to było nasze. Dobra, masz. Chodź, oni się tu biją. Dobra, to idziemy. Ło, ile tu jest tych botów? O kurde. Dobra. Dwóch powaliłem. Daj trzecie. O nie, chciałem. Jakbyś trzeciego powalił, zobaczylibyśmy, co czwarty robi. Kurde. Dobra, następnym razem, jak znajdziemy ten skład. Następnym razem, no. Dobra, amunicji w ogóle nie mam. To jest troszeczkę problem. Dostałem prywatną wiadomość w ogóle na. Co to za. Cześć, Patryk. Właśnie.
Widzę, że nagrywasz odcinek. Niech widzowie zostawią łapkę w górę oraz subskrypcję. Ninja? O nie, Ninja. PewDiePie to samo napisał. O nie, to chyba musicie się posłuchać. Obydwoje to napisali teraz do mnie. O, widzę bota. Ja bym się posłuchał. Wow, troszeczkę niżej. Tak, 253 metry w bota. Wymierzone. I teraz drugi? Nie, drugiego nie wymierzyłem już. Uuu, 221. I ostatni bot. Oj, ostatni do wody wszedł, więc tutaj już nie mamy szans niestety tutaj, że tak powiem, z naszym przeciwnikiem. Szczerze w to wątpię, bo zważywszy na to, że ten bot idzie w drugą stronę. Strefy nie mamy. Dobra, to na strefy. Gość szedł w drugą stronę od swoich znajomych. Ktoś do mnie strzelił ze snajpy. Family friendly boty nie podnoszą swoich towarzyszy. Ty, plecy! No. O, o tym mówiłem właśnie ze strzelania. Ze strzelania z tego, z Famasa. Brawo. A, to był od nich. To był od nich typek. Dlatego dostałem. Oj, medale bojowe. Jaki miał nick? Fanatyk kaszanki. Tu jest ten typek. Serio miał nick fanatyk kaszanki? No. O ja pierdziele. Najlepszy nick chyba bota ever. XD. Zabity w wodzie. Nie no, snajperka tutaj. Double Blitzer 2 jakiś tam. Ekspert od snajperek. O, tu wbite tutaj osiągnięcie, które wbijam chyba co mecz. Masakra, dobra, chodź do strefy, bo padniemy jeszcze od strefy. Dobra, trzeba znaleźć jakichś kolejnych typków. Mam tutaj. A daleko strefy. To jest ten, co mi uciekł przez wodę. Ło. Myślałem, że pobiegnie w jedną stronę. Nieprzewidywalne te boty. Dostał łeb, wolony. No. Tu kolejny. Te kocie ruchy. Te gesty rękoma. Dostał łeb, powalony. Masakra. Ekspert od snajperek. Lama. Owca. Owca, lama? Owca. Tu. To jest dramat. Dobra, brakuje mi ammo do snajpy, więc lama by się przydała. Czyżbym sysał typecka? Ale strefę mamy, stary. Musimy do strefy biec, a nie do typów. To są dopiero boty. Co jest z tym? Gościu se tańczył breakdance'a na tym, na ulicy. Nie, no to na pewno jacyś gracze tak robią. Powalony jeden, jeszcze tam dwa widzę. Dobra, na biało ma iść. Jeden dostał 105 tam na daleko. Powalony. I ten tutaj jest na górce? Na tym. Za górką, za górką. Płynie chyba. Zabity. Masakra, ale się rozstrzelałem z tej snajperki. Ja wiem, że to są boty, wiem widzowie. Ale to jest for fun, tylko i wyłącznie. Pamiętajcie, to nie jest... Ja tu się nie jaram, że nie wiadomo co robię z tymi botami. To jest tylko i wyłącznie for fun. Żeby fajny odcinek wyszedł. Mam nadzieję, że wam się podoba. Bo jeżeli nie, to ban. Nie, żartuję. No masakra, nic nie widzę tutaj. Chyba już wzrok mi po prostu padł, wiecie o tym, o co chodzi widzowie. Wzrok mi padł od grania w tego Fortnite'a. Ale powiem wam, że Fortnite 2.0 totalny pokczamp. Totalny pokczamp. Dobra, dostał łeb powalony. O, to jest fajne, żeby testować sobie strzały ze snajperki, bo zobaczcie, oni tak się ruszają. Może nie jakoś tam bardzo, ale się ruszają, więc można, że tak powiem, sobie snajperkę wytrwać na takich botach. O, i Krójk oczywiście kradnie RPG-iem, nie? Bo Krójk nie potrafi inaczej, tylko RPG-a i jeb, kolejny. Ło, kucnął mi na strzał! Kucnął mi na strzał idealnie, stary! Ten bot był jakiś, nie wiem... Pro player! Widzę, to się umawiałem tak, jeżeli zrobię 20 fragów, wbijacie na kanał Królika, zostajecie suba, a jeżeli nie zrobię, no to... no, będziemy musieli to przedyskutować. Jeden łeb dostał. Drugi 105. Powalili mi go, ty! Boty ci kradną flagi, co się dzieje? O nie! Kurczę, stał prawie w miejscu. No tutaj są. Dojeżdżam. No nie mogę go trafić. Bandażownicą będę ich leczył. Dobra, zabiłem królik. Zostało nam 5 tylko, uważaj. 5 nam zostało. Dobra, ja mam snajperkę, spokojnie, ja to idę już ci ratować. Tyłek. Czekaj, bo no... A! Nie trafiłem no skąpa z tak bliska!
Nie! Co się stało, królik? Bot mi podszedł pod celownik, kiedy się straszałem z RPG-a pod nogi strzelić. Musisz, Paczol. Muszę to ugrać. Nie, muszę cię podnieść. Musisz... Nie, musisz mnie podnieść. Dawaj, podnosisz się podczas walki z botami. Poczekaj, dobiję sobie tego. No dobra, dawaj, dawaj ten skill. Dobra, jesteś? Dobra, już się idę podnieść. Mamy trzech typa jeszcze. Dawaj. Ja mam 20, więc już mogę cię podnosić. No dobra, dawaj. Dobra, dobił mi typa w ogóle, cześć ta. Gościu dobił mi typa. Ej, mamy 2 na 1. W takim wypadku musimy przegrać, ale chodź nas... Nie, nie, ja się... Trochę się boję z nim grać. Niech wbije swoją pierwszą parasolkę w życiu. I trafiłem w niego tym. Ten co pistoletem nas bije. Ja mu się oddaję, ja mu się oddaję. Królik się oddaje, proszę państwa, proszę spojrzeć. Traf mnie, proszę. Jaka tutaj emocjonująca rozgrywka. Zawodnik ze skinem flaga robi dosłownie nie wiadomo co. Co tu się dzieje, Chad? On zaraz wygra, on zaraz wygra ten mecz. Zobaczcie, co tu się dzieje, zobaczcie, on zaraz... Zaraz strzeli heada, mówię wam, 215 metrów head. To... O, dostał, królik, dostał. Ma zero, ja go leczę. Nie, no pięknie. Ściana płaczu dosłownie. Nie. Ja mam zero bandaży mam. Ja dostałem, czemu ja dostałem? Mołdo. Jeszcze 20 minut odcinka i mnie zabija. Dobra, są to jakieś potki albo coś? Albo ja sobie, nie wiem, poglądam sobie bandaże tutaj jak leżą. O nie, zabije mnie. Udało się. Mordeczko, jestem przy tobie. Jestem przy tobie. Zabij! Błagam! Co ty robisz? Flaga, biorę królika na klatę. Idę z tobą. Chodź. Z królikiem na plecach. Z królikiem na... O nie! Nie rób mi tego! Chodź tu ze mną! Nie rób mi tego! Mordo! Czy mi się uda? O nie, 30 HP! Jest! Żyjemy! Dzięki, królik! Dzięki! Żyjemy. Dawaj! Manie, ktoś się kameruje! Na chatę z królikiem wjeżdżam. O, apteczka akurat. Ciekawe, co tu wejdzie. Wchodzi! Mam 18 HP! Idzie. Ty, zostawił nas! Nie, on nie idzie się zabić! Nie! Nie! Ja nie mogę w to uwierzyć, co się teraz stało. Ja tym bardziej. To był taki waleczny zawodnik. Nie, po prostu... Uczcijmy to z niczym w komentarzach, ponieważ ja nie wiem, co powiedzieć na ten temat. Ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Pamiętajcie o subskrypcji oraz łapce w górze, ponieważ lecimy po 200k i będę wam mega wdzięczny, jeżeli to zrobimy. A specjał już jest gotowy i czeka na was, serio, już zmontowany nawet. Więc pamiętajcie, łapka w górę, subskrypcja. A, i gratulacje osobom, które wygrały karnet bojowy. Pa, pa.